Dzień dobry, słodkie poziomki. W tym odcinku poruszę temat sąsiedztwa roślin, czyli jakie warzywa i zioła warto sadzić obok siebie. Generalnie są dwie szkoły. Jedna mówi o tym, żeby totalnie się nie przejmować tym, co sadzimy obok siebie, bo nie ma żadnych badań, z których wynikałoby to, że jakaś roślina ma dobry wpływ na inną roślinę. Natomiast przeprowadzono badania, i to nie jedne, na temat tego, że rośliny z tej samej rodziny komunikują się ze sobą za pomocą systemu korzeniowego i się ostrzegają na przykład przed szkodnikami i chorobami. A druga szkoła mówi o tym, że to jest bardzo ważne, co sadzimy obok siebie, na przykład cebulę czy czosnek przy pomidorach, bo to chroni je przed szkodnikami. Obsadzając warzywnik grządki, bierzmy pod uwagę to, w jakich odległościach sadzić rośliny obok siebie, żeby nie konkurowały o wodę, o składniki odżywcze i żeby się za mocno nie przerastały, żeby ich korzenie miały miejsce na to, żeby się rozrosnąć i to, co jest na górze, liście, owoce, były dorodne. Gdy planujemy nasadzenia, już sadzimy na grządkach czy na zagonach rośliny, no to ważna jest ta przestrzeń między roślinami, no żeby się nie zagłuszały. W jakich odległościach sadzić? To o tym wspominałam w ostatnim odcinku z tej serii. Nie sadźmy też roślin w taki sposób, że na przykład kukurydza nam zacieni jakieś warzywa, które wymagają dużo słońca, albo na przykład dynia nam zarośnie grządki, na których rosną rzodkiewki. Taki przykład, czyli dobór roślin ze względu na wysokość i na sposób rozrostu, żeby się rośliny nie zagłuszały. W tabelach sąsiedztwa roślin, tu jest przykład, będzie dostępny u mnie na blogu, jak się wczytamy, to zauważymy różne przykłady, co można sadzić obok siebie, a co nie. No na przykład pomidory i papryka nie lubią sąsiedztwa kapustnych, natomiast cebula, czosnek źle wpływa na marchewkę. Dlaczego? Bo wytwarzają olejki eteryczne, które na przykład chronią roślinę przed szkodnikami lub no, ma w sobie jakieś olejki eteryczne, które przyciągają szkodnika, który zagraża roślinie, która rośnie obok. Jeszcze taki przykład, co warto podobno sadzić obok siebie, czyli tak zwane trzy siostry: kukurydza, cukinia i fasolka. Generalnie w tych wszystkich zestawieniach, tabelach, które znajdziemy w książkach w internecie, chodzi właśnie o to, żeby rośliny dobierać do siebie pod takim kątem, żeby olejki eteryczne, które wytwarzają, chroniły sąsiednią roślinę przed szkodnikami, a niekiedy też i przed chorobami, i żeby unikać takich roślin, które mogą ściągać potencjalnego szkodnika. Jeżeli chcecie mieć ogródek ekologiczny, zdrowe warzywa, no kto nie chce, to bardzo ważna jest bioróżnorodność. Gdy do ogrodu wprowadzamy dużo różnych odmian, gatunków, to nie znaczy, że będzie wolno od szkodników i od chorób, ale będzie znacznie mniej tego. Na liściach coś się pojawi, znajdziemy szkodnika, ale sobie wyobraźmy, że jak jest pole na przykład kapusty i pojawia się szkodnik, to szkodnik jest zmasowany, jest go bardzo dużo, bo ma po prostu taką wyżerkę, stołówkę. A w przypadku, gdyby pojawiły się inne rośliny, byłby miks, to szkodnika byłoby mniej, bo nie byłby tak zwabiany w to miejsce, no bo nie ma co tak dużo jeść. Do ogrodu warzywnego albo obok niego warto wprowadzać rośliny kwitnące, które zwabiają pożyteczne owady, zapylacze, a dzięki temu będziemy mieli znacznie obfitsze plony. Planując tego typu nasadzenia kwietne, kwitnące, oprócz tego, że warto by miały olejki eteryczne, które chronią rośliny przed szkodnikami, na przykład taka lawenda, kocimiętka, szałwia, to żeby też kwitły od wczesnej wiosny do jesieni, żeby cały czas coś kwitło i zwabiało nam te pożyteczne owady. Taką chyba nam dobrze znaną, taką opatrzoną rośliną, która bardzo często pojawia się w warzywnikach, bo ma właściwości odstraszające szkodniki, mszyce, krety, nicienie, jest aksamitka. Ale też takim przykładem dobrych roślin, które warto sadzić, jeżeli mieliśmy w poprzednich latach atak mszycy albo boimy się tego, że się pojawi, to warto sadzić nasturcję, która jest takim łakomym kąskiem dla mszycy i tym sposobem zamiast na przykład pojawi się mszyca, to będzie żerowała na nasturcji, bo to jest dla niej smaczniejsze i lepsze. Warto sadzić na przykład smagliczkę, która ściąga bzygi, a ich larwy żywią się mszycą. Tak samo warto zadbać o to, żeby w naszym ogrodzie zadomowiły się biedronki, no ale to wtedy trochę jest bałagan w ogrodzie, no bo musimy zostawić jakiś taki zaliściony z kawałkami drewna zakątek, żeby tam mogły sobie przezimować i w tamtym miejscu sobie urzędować. Z takich pożytecznych roślin to bym Ci poleciła też posadzić ostropest plamisty, który jest bardzo dobry na układ trawienny i na wątrobę. To ciekawie kwitnie, ciekawie wygląda, no i zwabia bardzo dużo zapylaczy. I jeszcze taką ciekawą rośliną, takie ciekawe rozwiązanie, sadząc w warzywniku rośliny kapustne, no na przykład kapustę czy kalafior, brokuł, boimy się o to, że pojawi się szkodnik, czyli bielinek kapustnik. To jest taki biało-żółtawy motylek. On niestety niszczy tego typu uprawy. To żeby go przechytrzyć,
to wysiewamy gdzieś gorczycę i on wcześniej tam ląduje na gorczycy, składa jaja, larwy żerują na gorczycy, ale zbyt długo nie pożerują, bo... I gorczycę poza tym możemy, jak już wyrośnie, możemy ścinać i wykorzystywać ją do mulczowania lub dodawać do kompostownika, bo odkaża ziemię. Są również rośliny, na które musimy uważać, bo są ekspansywne, inwazyjne, nie dość, że się mocno rozrastają lub i mocno wysiewają i potrafią opanować pół, jak nie cały nasz ogród. Na ten temat nagrałam film, znajdziesz go w opisie. I moi drodzy, to tyle w tym odcinku, do zobaczenia w następnym i będziemy rozmawiali dalej na temat urządzania warzywnika, tym razem na balkonie w donicach, jak się do tego przygotować. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pozdrawiam!